Cześć, dzień dobry, witam was w tym wigilijnym vlogu. Jesteśmy na street parku, który przychodzi z pomocą wtedy, kiedy pada deszcz. Ci, co mnie dłużej obserwują, to wiedzą, że co roku wpadają ode mnie świąteczne zdjęcia w stroju Mikołaja, świecące bombki, jakieś tam aniołki. Zawsze się odbywało to na streetie, dzisiaj pada deszcz, a musimy dzisiaj to zrobić, bo mamy taki deadline, bym powiedział. No jesteśmy tutaj, na street parku. Mam taką możliwość, że zrobimy to na pustym parku, więc czemu by tego nie wykorzystać? Więc szybka rozgrzewka na mini rampie i przechodzimy potem do zdjęć. Ale coś jeszcze zrobimy. Strasznie małe te przeszkody, nie po taki duży rower. Ale nie marnujemy czasu, idziemy się przebierać w stroju Mikołaja. Mówiłem ostatnio na mikołajkowym vlogu, na mikołajkowym dżemie, że stroj Mikołaja musi się jeszcze gdzieś przydać, bo tam się wykorzystał no bardzo mało, praktycznie wcale, do jednego zdjęcia chyba. Więc wykorzystamy go tutaj. No, wtedy jego rentowność wzrośnie. Aha, pas jeszcze. Broda? Brodę sobie daruję, za gorąco tu. Jestem. Ja już jestem w stroju Mikołaja. Adam już aparat przygotował. No i teraz będziemy focili, bo czas nas bardzo goni, więc teraz zrobimy zdjęcia, potem nagram parę akcji i coś tam sobie jeszcze porozmawiamy. Szybka zmiana obiektywu. Szkółka BMX już za mną czeka. Ostatnie minuty zostały. Coś tam już sfociliśmy, jakiegoś pudżamika, teraz zmienimy obiektyw, sfocimy jakieś kolejne dwa strzały. No a później wam na szybko nagram jakieś 2-3 linie i no i zobaczymy. Dobra, teraz już focimy i nagrywamy jednocześnie. Patrzcie, tam już chłopaki się nie mogą doczekać swojej szkółki, więc ustawiam kamerę na statywie i walimy chyba ostatnie zdjęcie. Zadowalający. Jak tam mamy coś? Spójrzcie, mamy potencję. Wcześniejsza klatka. Kurde. Jeszcze raz, bo zdjęcie mi się nie podoba. O, teraz dobry zapasik. Jak to teraz wygląda? No, teraz jest tak jak należy. Fajnie, cieszę się. Dobra, teraz musimy chłopaków do szkółki już wpuścić na park, więc no nagramy jakieś klipy gdzieś tam między chłopakami. Potem jakieś życzonka oczywiście. Zmęczyłem się. Spójrzcie, jakie jest zainteresowanie szkoleniami BMX Michała tutaj w Krakowie. Jakie jest zainteresowanie krytym obiektem w Krakowie. Jak to bardzo było potrzebne. Fajnie, że taka frekwencja dopisuje. Wczoraj mieliśmy tutaj sekcję MTB w środku nocy. Właściwie no od 22 do północy. I też frekwencja była naprawdę dobra. Super, cieszę się na maksa. Ale chciałem powiedzieć, że wbicie 1000 łapek w górę pod tym wigilijnym filmem, to już jutro pojawi się na kanale kolejny vlog około świąteczny, bo tak go nazwałem. Więc wbijamy łapkę w górę już teraz natychmiastowo. Zostawiamy suba, dzwoneczek, abyście nic nie przegapili. Dobra, szkółka już zajęła mini rampę. Niech sobie tam Michał robi rozgrzeweczkę z dzieciakami. A my nagramy lajnika z bar spinem, food jamem. W sumie to już było gdzieś tam na poprzednim vlogu stąd, ale dzisiaj to pociliśmy i bar spina, i food jama, więc będzie też w lajniku. Już na koniec tej linii było 180 bardzo schodów, ale no mój operator się przewrócił zamiast nagrać, więc powtórzymy teraz solo tego 1-8 barę. Kurczę, bez poskoku musi być. Dobra. Bo mamy w sumie zdjęcie, tego też było spoko. Nie mamy żadnego tail whipa. A też czasu też nie mamy. Co robić? Dobra, jeszcze gdzieś jakiś tail whip. Znalazłem już miejsce, jeszcze tego nie było. Więc będzie to pierwsza próba i ostatnia, mam nadzieję.
odpędzi tutaj z tego boksika tam na bęgę albo na plac. Zobaczymy, jak szybko pojadę. Na 100% na plac. No z takim dopingiem super, dzięki chłopaki! Szkółkę czas zacząć. Dobra, ja swoją pracę na dzisiaj wykonałem, więc pora powoli kończyć tego vloga, tylko się przebiorę z tego stroju Mikołaja. W tym roku prawdopodobnie już mi nie będzie potrzebny. No a wy co, wy macie Wigilię, więc oglądaliście już YouTube'ka na dzisiaj. Tam mamusi, tatusiowi pomóżcie, posprzątajcie dom, nakryjcie do stołu. Spędźcie ten czas dobrze, nie przed komputerem, tylko z rodziną, z bliskimi. I zdrówka życzę przede wszystkim, zdrówka, 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 a noworoczne życzenia będą w Sylwestra.